A ty suczka, a jej, suczka moja, a ty, tak. Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Gieta Online, moi drodzy. Będziemy dzisiaj tuningować, samochód, nowy samochód. Coś tutaj, a, okej. Masakro. Czyli trzeci Aston Martin, tak jest, w garażu mojej suki. Pojawił się Masakro i będziemy sobie go dzisiaj robić. Jest to ciekawy samochód, jest to Aston Martin, ale jest to nowy Aston Martin. W sensie to nie jest stary Aston Martin typu Vantage, tylko jest to inny Aston Martin. Znaczy no nowszy, jakoś tam Vanquish nazywa, czy jakoś tak. Vanquish, jak Vanish, mi się tak kojarzy, Vanquish. Natomiast prawdopodobnie znajduje się w mojej drugiej chacie. Dlatego będziemy musieli się tam udać. Wybiorę sobie jakiś samochód z garażu, no bo przecież nie będziemy kraść z ulicy. Tutaj mam albo inaczej. Miałem tunigować Masakro, bo on ma dużo opcji, ale kurde, zastanawiam się czy... A dobra, tego zostawimy sobie na później. Bo ja w poprzednim odcinku widzieliście, że szukałem właśnie tego auta, który jest podobny do Eclipse'a z trzeciej generacji. I właściwie można mówić, że to jest Eclipse, bo jest bardzo podobny. Ale na razie go nie będziemy tunigować, po prostu zrobimy sobie to później. I ja też potrzebuję tamtego samochodu, tamtej klasy konkretnie samochodu do wyścigów. No bo jakby nie mam żadnego stunigowanego do tamtej klasy. A to są chyba jakieś kompakty, nie jestem pewny czy to kompakty czy nie kompakty, ale na pewno tamtej klasy jeszcze nie mam. Dobra, co tutaj mamy? Okej, wychodzimy i włazimy do garażu. Nie chcę wyjeżdżać tym samochodem, bo to nie jest garaż dla tego auta akurat, ale prawdopodobnie pojawi się w garażu tak czy inaczej tutaj. Zaraz zobaczymy, ten sułtan mój niebieski. Ale nie pojawił się, świetnie. Dobra, bierzemy. To jest Masakro. Aston Martin ogólnie. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. Niektórzy zarzucają temu modelowi, że zbyt podobne ma światła z przodu do jakiegoś Ferrari, powiedzmy. Ale moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Sprzedałem ogólnie tego Astona Martina z czterema, pięcioma drzwiami. No, czterema, bo właściwie to jest coupé, tak? Więc... można mówić, że z czterema. I sprzedałem dlatego, bo jakoś mi nie pasował ogólnie ten styl samochodu, wiecie? Jak jest czterodrzwiowy wóz, to musi wyglądać dla mnie tak jak sułtan. Albo... No przynajmniej nie tak jak Aston Martin. No, Aston Martin to jest sportowe auto, gdzie miejsce może mieć koło nas tylko jakaś laska obok. I tylko i wyłącznie, nic poza tym. Dobrze, jesteśmy w środku i mówiliście, że tutaj naprawdę bardzo dużo jest opcji tuningowych. Ja specjalnie tego samochodu nie tuningowałem, żeby zrobić to z wami. Zobaczmy, o fuck, rzeczywiście. Jest tu w czym wybierać, a ja dużo opcji mam już poodblokowywanych. Wow, ej, naprawdę, nieźle. Dyfuzor, wow. Wiecie co, nie podoba mi się ten taki... ten taki hardkorowy, troszeczkę mi kształt psuje. I no jest tu taki dyfuzor, ale on wygląda bardziej jak spoiler. Ciekawie to wygląda. Podwozie? Nie, nadwozie. Podwozie? O, są dwie klatki, zobaczcie, jest tak. Jest klatka, tak wygląda fabrycznie. To jest klatka zwykła, a to jest klatka wyścigowa. Zobaczcie, gdzie mamy nagle, to jest chyba wlew paliwa. Tak mi się wydaje. A właściwie, gdzie znajduje się wlew paliwa w tym aucie w wersji fabrycznej? No hello, nie ma, więc lepiej to zainstalować. Ale kurczę, troszeczkę mi ten wlot powietrza tutaj nie pasuje, ale nie jest taki, jest taki dyskretny, dajmy go sobie. Silnik damy drugiego poziomu. Wydechy, jak one się tu zmieniają? O, fajnie, niewiele się zmieniają, niech sobie będą. Materiałów wybuchowych nie kupujemy i zobaczcie teraz, o kurde. Ja wiem, nie chcę tego. Maska, włókno. Ej, ta mi się naprawdę podoba. Podoba mi się ta maska, świetna jest. Klaksony nie, światła. Ksenonki, neonów nie dajemy. Tablica, lakierowanie. Lakier damy metaliczny i dajmy sobie, jaki by tutaj da. O kurde. Wow.
kozacko wygląda, ale troszeczkę mi nie pasuje. Dałbym taki kolor jak ten, w sensie taki połyskujący jakby. On wygląda jakby pod kątem, jakby się patrzeć, to dopiero nabiera koloru. A tak to jest czarny. Chciałbym taki kolor, ale w innej barwie, nie czerwony. Ale piękne są te kolory. To są, jakie to są? Metaliczne. No, piękne są, naprawdę. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Wow, to wygląda dobrze. Pasuje do Astona, co? Ten też fajnie wygląda. To takie smutne są teraz kolory. Bardziej do starych aut, bym powiedział. Ale to wygląda dobrze. Wow, kremowy. Lodowa biel. Dobra, tu już są. Wulkaniczna czerwień. To by było też fajne. O Jezus Maria, gorący róż. Nie, no chyba nie. Fajne są tu kolory, ale niestety jeszcze zablokowane. Węglowa czerni. Grafit. Antracyt. Kurde, ciężko się zdecydować, wiecie. Nie chcę malować na czerwono, no bo to będzie wyglądało rzeczywiście jak Ferrari z przodu. A tego osiągnąć my nie chcemy. Dawmy takie kamienne srebro, albo... Właśnie, tam zastanawiam się jeszcze nad kremowym. Gdzie on jest? Kremowy. Damy kremowy. Kremowy jest fajniejszy. Emblemat nie, sprzedaj progi. O, właśnie, i skumajcie. Wow. Tego ostatniego nie mam, ale ten próg nie wygląda fajnie. Wolę już ten. I może z włókna, żeby nie był taki uwidoczniony. Spoiler. Ach. Jaka ława. Ja pierdziu. Troszeczkę się na statystykach zmienia. No ale ten spoiler w ogóle mi nie pasuje do Astona, naprawdę. Wiecie co, jest, ja mam Koenigsegga CCX-a w tej grze, on się nazywa troszeczkę inaczej, jakoś FX, aż tam, tak, jakoś tak. I gdy się dodaje spoiler do tego auta, to nie zwiększa nam się przyczepność, a w tych sportowych autach jak tutaj, chyba nam się przyczepność zwiększa we wszystkich. To mnie się nie podoba. No bo wolałbym wersję bez spoilera, bez spoilera wygląda zdecydowanie lepiej. A ten spoiler instalując, nawet nie polepszamy osiągów. O rany. Zobaczcie, a nie, polepszamy. Tu co tutaj się buguje? Zobaczcie, jak jest bugowane. Tak się nie polepsza, a tak już się polepsza. No dziwne, co? Dobra, ja zostaję bez spoilera, trudno, jakoś myślę, że dam radę. Tego jeszcze nie mogę kupić, turbo, w sensie, i koła. Ale te koła są piękne w tym Astonie. Zobaczmy luksusowe. I... Tu już mam wszystkie odblokowane, tak na marginesie. Ja wiem, ja zawsze często te wybieram, bo mi się one bardzo podobają. Te też, ale te pasują, pasują. Fajnie widać tutaj tarcze hamulcowe. Zresztą zobaczcie, jak w GTA fajnie to jest uwidocznione, że tarcza hamulcowa posiada takie ślady ścierania. Fajne to jest. Zawsze mam dylemat z tymi felgami. Nie wiem, naprawdę. One są wszystkie świetne. Ja bym wszystkie założył. Dobra. Ej, fabryczne. No kurde, tak myślę, a te są jeszcze spoko, a patrzę na to fabryczne. Zresztą one chyba... Tak, one są, zobaczcie, szersze te koła. Jak zainstalujemy jakieś nasze takie, niestandardowe, to te koła się zwężają, ja wolę szersze jednak. Dobra. Dodatki do kół. Musimy kupić tu parę rzeczy. Kule odporne, czarny dym. I to wszystko. Kolor kół. Aj, właśnie, nie mogę zmieniać koloru, ale to nic. Takie są nawet spoko. Ja pierdziu, skumajcie. Yeah! Tak jest, moi drodzy. Najlepszy samochód stuningowany przez ludzka. Skumajcie na to. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Tak wygląda moje auto. Moje nowe auto. Masakro, tak się nazywa. Zaraz sobie myślę, że pojedziemy jakiś wyścig nowo stuningowanym wozem. Wygląda fajnie, chociaż lepiej mi się ogląda auta z kamery z trzeciej osoby. Płynniej jest tak troszeczkę.
i lubię auta oglądać, w sensie na przykład jak nagrywałbym jakieś auto, to wolałbym tak obniżyć troszeczkę kamerę, żeby było fajniej widać. No to jest niskie auto, zobaczcie, mojej Asuce sięga ledwie do cycków, nie? Chociaż te cycki są niewielkie, ale wystarczające. To jednak sięga do tych cycków i jest to takie auto, ja wiem, 1,20 m ma wysokości, tak gdzieś powiedzieć. Ej, ale wiecie co, nie mogłem chyba tutaj zainstalować obniżenia, bo tam nie było, co? Czy ja nie widziałem? Nieważne, w każdym razie myślę, że i tak jest zajebisty samochód i bardzo fajnie dobrałem sobie kolor, naprawdę wydaje mi się, że bardzo pasuje do tego samochodu. Podoba mi się w cholerę i świetnie, że nie instalowałem tych niestandardowych błotników, bo one by tylko psuły kształt tego wozu, on wygląda niesamowicie. No dobrze, chodźmy sobie na jakieś może wyścigi. Okej, okay, i startujemy, wybieram swojego, moje masakro. Wow. Zobaczmy, jak to mi pójdzie. Będzie to właściwie wyścig 1 na 1, bo więcej graczy po prostu nie dołączyło, ale staty są konkretne. Prędkość, właśnie to jest dziwne troszeczkę w GTA Online, bo jak tunigujemy samochody, jak zainstalujemy na przykład turbo albo tam inne modyfikacje, fajnie podjechał ten samochód z tyłu, co? Fajnie to wygląda. To ten samochód ma wymaksowane przyspieszenie zawsze, a prędkość maksymalna jakby nie chce się wymaksować do końca, ale to w sumie może dobrze. Ja nie wiem, czy te staty do końca tak odzwierciedlają rzeczywiste osiągi auta, ale strasznie mi się masakro podoba. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Startujemy 1 na 1. O, ktoś wziął Kurumę. Kuruma jest w ogóle w sportowych? Yeah, udało się. Będziemy ścigać się, o kurde, Kuruma słabo przyspiesza, no szkoda troszeczkę, bo to nie będzie taki wyścig może równy, ale, no ale trudno. Cholera. Wiecie co, właśnie nie wiem, czy ten spoiler rzeczywiście tyle daje, ile to wychodzi w statystykach, ale naprawdę bardzo fajnie mi się skręca masakro. Dosyć przyczepne jest. Nie zarzuca dupą. A myślałem właśnie, że będzie zarzucać. Chociaż musiałbym spróbować jeszcze, jakby było ze spoilerem. Chociaż naprawdę nie chciałbym go instalować, bo wygląd tego Astona jest piękny. I wiecie co, ten wlot powietrza też bym wypieprzył, bo to troszeczkę psuje. Dałbym zwykłą kratę po prostu i wystarczy. Te wloty, znaczy wloty, wlewy paliwa są spoko. Ale myślę, że jakoś bym się bez nich obył i dał po prostu ładną samą kratę, która byłaby bez zestawu z wlotem powietrza. I po tym wyścigu myślę, że sobie to zrobimy i także usuniemy te wlewy paliwa. I jednocześnie Aston Martin chyba stanie się samochodem elektrycznym, no bo widzieliśmy wcześniej w salonie tuningowym, że nie ma tutaj nigdzie wlewu paliwa standardowo zainstalowanego, a przynajmniej jest to tak ciężko ciężkie do zauważenia, że hej. Nie wiem, czy twórcy o tym zapomnieli, czy w ogóle wszystkie samochody w GTA nie mają wlewu paliwa? Nie jestem pewny, ale tego tu naprawdę nie widać. Zresztą, może to są samochody egzotyczne, mają tak poukrywane te wlewy, że ciężko to jakby dostrzec gdziekolwiek. Co do hamowania, no myślę, że też spoko. Tak naprawdę po tym tuningu to większość, chociaż nie, no muszę przyznać, że pod względem sterowania, pod względem prowadzenia samochody się różnią od siebie. Na przykład mam Kometa i on jest, troszeczkę tak pływa po tej drodze, wiecie, jakby się urwał dosłownie z GTA 4. A tutaj w Masakro mamy z kolei troszeczkę gorszy skręt. Nie, ten skręt jest naprawdę taki słabszy. Ale za to jest samochód mega stabilny i dosyć dobrze przyspiesza, tak myślę. Chociaż z tym przyspieszeniem to jest, mówię, kwestia wyczucia. I nie potrafimy jakby stwierdzić dokładnie, o ile wóz jest szybszy, tak? Dobra, no to idziemy w takim razie do garażu, czy raczej do tunera samochodów. No i sprawdzimy, jak będzie wyglądał mój Aston bez tego wlotu powietrza. Weźmiemy sobie tuning. Bez tego wlotu powietrza na dachu myślę, że będzie chyba znacznie lepiej, co? No bo troszeczkę jednak szpeci. W ogóle Aston Martin nie powinien mieć żadnego tuningu wizualnego, bo jest piękny bez tego,
ale kilka tam zmian możemy sobie wprowadzić, takich drobnych. Na pewno fajnie, że te progi jakby nie są zbyt widoczne, ale jeśli są widoczne na przykład pod słońce, to uwydatniają wygląd sportowy, charakter tego auta. Tak samo przedni zderzak, nie? Przedni zderzak to nie jest, znaczy tak, ogólnie cały przód tego Astona Martina to nie jest Aston Martin, tylko tak jak wszyscy twierdzą, bardziej Ferrari. Więc tutaj możemy troszeczkę się zabawić i wydaje mi się, że zderzak jest ok. On naprawdę nie wprowadza jakichś tam nie wiadomo jakich zmian i jest ok pod tym względem. Dobra, ja też mówiłem o obniżeniu. Obniżeniu. No i tutaj chyba nie mamy zestawu obniżającego samochodu, ale zauważcie, że to auto jest naprawdę bardzo już niskie. Przynajmniej ja tu nie widzę. Są błotniki, maska, światła, zapobieganie kradzieży, tablica, lakierowanie, sprzedaj progi, spoiler, skrzynia biegów, turbo, koła, szyby, ale nic nie ma o obniżeniu, tak? No i zobaczmy. Tak jak wspomniałem, krata sportowa, krata zwykła i zdecydowanie chyba lepszą opcją będzie krata zwykła, klatka zwykła, czy krata, no niektórzy mówią krata, niektórzy mówią klatka, no wszystko jedno. I myślę, że teraz to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie i myślę, że nawet lepiej. Oh yeah. Ulepszone masakro, wygląda sobie tak. Co do dźwięku auta, no wiecie co, ja bym tutaj jeszcze zainstalował turbo, żeby fajnie samochód gwizdał. No ale na razie nie mam jeszcze odblokowane dla tego akurat auta, dla tej klasy. Tutaj stoi chyba Toyota Prius, jak to się czyta. No i ciekawy wóz. Co oni myślicie ogólnie o tym masakro, o tym odzwierciedleniu, czy może imitacji Astona Martina, chyba Vanquisha w GTA 5, GTA Online. Moim zdaniem bardzo fajne auto, szczególnie mi się podoba tył i kształt ogólnie. Ja powiem wam, że za każdym razem chyba to powtarzam, nie wiem, bo nie liczę, że Rockstar naprawdę odpieprzył niezłą robotę z tymi autami. Każdy powtarza, że w GTA są naprawdę świetne auta i większość osób nawet by chciała mieć takie auta w rzeczywistości, jak są w tej grze, bo one kształty mają naprawdę bardzo, bardzo ładne. To jest po prostu Aston Martin w GTA 5. A tak swoją drogą, myśląc o tym, o tych wszystkich samochodach, doszedłem do pewnego wniosku, że czasami chyba jest tak, że płacimy więcej za markę niż za sam samochód sam w sobie, w sensie wyprodukowanie go, część koszt materiałów i tak dalej. No i plus jakieś tam, wiadomo, sprawy związane z produkcją, zatrudnienie ludzi i tak dalej. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś tak 50% więcej płacimy za samą markę, na przykład kupując takiego Astona Martina musimy wydać znacznie więcej niż produkcja jego by wynosiła, tak? I plus jeszcze opłacenie tam, nie wiem, prezesów i tak dalej. Więc no cóż. Fajnie by było, jakby wyprodukowali taki nielicencjonowany samochód, nie wiadomo jakiej marki, byleby był dopuszczony do ruchu. I słuchajcie, mamy super tanie auto, super osiągi w ogóle. Tylko kto by chciał takie coś zrobić i się przy tym nie wzbogacić, tak? No każdy chce jakoś się tam wzbogacić, mieć kasę, zabezpieczyć sobie przyszłość. I wydaje mi się, że bardzo fajnie też tutaj wybrałem kolor. Zobaczcie, że tutaj mam na przykład białe Turismo. I tamten kolor to jest, nie wiem, kremowy on jest niby, ale wygląda jak kość słoniowa też i to naprawdę bardzo fajnie wygląda, z daleka odznacza się ten samochód i wygląda po prostu pięknie. Felki, jak wspomniałem, nie zmieniałem, no bo te są troszeczkę szersze, a poza tym są też bardzo ładne i nie ma co tutaj zmieniać. No nic, ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w GTA Online, gdzie tuningowałem moją suką. Piękne auto. Ej, byłem pod prysznicem, a nie zniknęła mi blizna z twarzy. To ciekawe. Może ona znika po jakimś czasie, albo trzeba się zalogować, wylogować i zalogować do gry i wtedy ona znika. Masakra. Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.